Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kolejny miesiąc się zbliża do końca, a więc przychodzi czas na kolejne podatkowe podsumowanie miesiąca. Tym razem bierzemy sobie na tapetę kwiecień i wszystkie te najciekawsze, najbardziej problematyczne rzeczy, które w podatkach w kwietniu nam się wydarzyły. I ja co miesiąc tak naprawdę mówię o tym, że no już się nie spodziewałem, że tyle będzie jeszcze do omawiania w kolejnym okresie, a tutaj co miesiąc i ministerstwo, i organy podatkowe mnie zaskakują i mamy o czym mówić i naprawdę sporo nowych tematów nam się pojawia. Także w kwietniu nie było inaczej i z perspektywy VAT-u, i z perspektywy podatków dochodowych, ale też parę ciekawych tematów związanych z KKS-em czy z kontrolami podatkowymi nam się pojawiło czy wyklarowało, a wyklarowało to niekoniecznie wyklarowało w tym kierunku, w którym my jako podatnicy, jako przedsiębiorcy byśmy sobie tego życzyli. Więc sporo ciekawych rzeczy, ale na początek kilka uwag o charakterze organizacyjno-technicznym. Pierwsza kwestia jest taka, przypominam wszystkim bardzo serdecznie o tym, że no dzisiaj robimy tak jakby wydarzenie podwójne, czyli najpierw teraz spotykamy się na naszym webinarze, gdzie ja przeprowadzę tą część mojej opowieści o podsumowaniu kwietnia, natomiast zaraz po zakończeniu tej części, dosłownie chwilkę, przenosimy się na mojego Facebooka i na moim Facebooku już w takiej luźniejszej troszeczkę formie rozmowy, dyskusji, no dalej będziemy te tematy kontynuować, może troszeczkę bardziej na czynniki pierwsze je sobie rozłożymy, będę odpowiadał na Państwa pytania, wątpliwości, uwagi, także zapraszam serdecznie na live'a na Facebooku, tutaj na czacie pojawi się o tym na pewno jeszcze informacja. To jest jedna kwestia. Druga już a propos czatu, przypominam, że nasze spotkanie jest moderowane, a więc jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości, uwagi, chcielibyście poznać jakieś szczegółowe bardziej informacje, czy macie jakieś pytania do tego, o czym ja mówię, proszę na czacie pisać, tutaj mój zespół będzie się starał w miarę możliwości na te pytania oczywiście odpowiadać, a jak na coś nie odpowiemy, może się tak zdarzyć, to będzie to właśnie wyjaśniane czy doprecyzowane za chwilę podczas live'a na Facebooku. Jedna rzecz. Druga rzecz, dostałem o to sporo zapytań i tutaj faktycznie ja się biję w pierś, bo trochę to nasze spotkanie jest tak skonstruowane, że ja opowiadam o różnych rzeczach, o wyrokach, interpretacjach, natomiast no ja o nich mówię, jak ktoś pyta mnie na czacie, to na czacie wrzucam tam sygnatury czy informacje, jaki to wyrok, jaka to interpretacja, z kiedy i tak dalej, natomiast no później to nagranie trafia gdzieś na YouTube'a mojego czy gdzieś i tam już tego czatu nie widać, no bo też dane osobowe RODO, państwa imiona, nazwiska, więc tamtych sygnatur nie ma, od dzisiaj się to zmienia, jeżeli to nagranie będzie gdzieś w innym miejscu wrzucone, czy przede wszystkim na YouTube, to tam od razu w opisie będą wszystkie sygnatury, wszystkie informacje źródłowe, skąd ja tę interpretację, czy skąd ja to stanowisko wziąłem. To kwestie techniczne. Co jeszcze chciałem powiedzieć, bo o tym nie powiedziałem w marcu, a to bardzo ważna informacja. Otóż, drodzy Państwo, chciałem się pochwalić, że nasza kancelaria po raz kolejny zajęła bardzo wysokie miejsce w rankingu firm doradztwa podatkowego organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Idziemy do góry, coraz wyżej w tych szczebelkach się mieścimy, także bardzo nam miło, że możemy Państwa wspierać, że dzięki naszym klientom właśnie udało nam się kolejny rok z rzędu dobre miejsce zanotować i tutaj szczególnie chciałbym pogratulować Grzegorzowi Niebudkowi, który zdobył indywidualną nagrodę w kategorii CIT-owskiej, jak również Annie Kubicz, która zdobyła indywidualną nagrodę w kategorii ceny transferowe. Gratuluję serdecznie i życzę dalszych sukcesów i Wam, i naszej całej kancelarii. No dobrze, no i drodzy Państwo, od czego dzisiaj zaczniemy, tak nietypowo, chciałbym zacząć od cytatu miesiąca, tego jeszcze nie było, ale mamy, no jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że to się będzie idealnie nadawało na wejście na dzisiejsze spotkanie. Cytat tego miesiąca to jest cytat ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, który powiedział w skrócie rzecz biorąc w sposób następujący. Zmniejszanie podatków wcale nie oznacza, że nie będą one podwiększane. Albo odwrotnie, powiększanie podatków wcale nie zmienia tendencji do ich obniżania. Czyli mówiąc w największym skrócie,
Ministerstwo Finansów, pan minister nas informuje, że będzie zmniejszał nam podatki, jednocześnie je podwyższając. No, pokrętna logika, muszę przyznać, natomiast no, to pokazuje, w jakim miejscu my w tym momencie jako podatnicy się znajdujemy, że będziemy płacić mniej, ale w sumie to więcej, ale to nie zmienia tendencji do tego, że jednak mniej. Więc tutaj bardzo duży plus dla pana ministra, bardzo fajna, ciekawa wypowiedź, pochwalam takie podejście, tak, czyli powiedzieć tak, żeby nic nie powiedzieć i sami się domyślajmy. No dobra, ale to tak tytułem wstępu, bardziej troszkę humorystycznie, a teraz już przechodzimy sobie do treści merytorycznej. Od czego zaczynamy? Ja zawsze wybieram ten podatek, od którego będziemy zaczynać, czyli ten, w którym wydarzyło się najwięcej, no i muszę powiedzieć, że trzeci miesiąc rzędu wygrywa podatek od towarów i usług, czyli znowu trzeci miesiąc rzędu najwięcej ciekawych czy problematycznych kwestii pojawiło nam się w ramach podatku VAT. No i od czego zaczynamy? Hit, świeża informacja, bo dopiero z 23 kwietnia, uwaga, uwaga, po 4,5 miesiąca, prawie 5 miesiącach oczekiwania, Ministerstwo Finansów wydało finalną wersję objaśnień do tak zwanego pakietu Slim VAT. Tutaj przypomnę wszystkim, że pakiet Slim VAT wszedł w życie 1 stycznia i musimy go stosować od 1 stycznia. Potem w styczniu jeszcze pojawił się projekt objaśnień, no i czekaliśmy, no i mamy teraz końcówka kwietnia, pojawia się projekt, pojawiają się finalne objaśnienia do Slim VAT-u. Czy te objaśnienia są rewolucją? Nie, absolutnie rewolucją nie są. Czy one zmieniają jakoś tak drastycznie to, co my do tej pory robiliśmy? Nie, no również tego nie zmieniają. Natomiast no, kilka kwestii zostało wyjaśnionych, doprecyzowanych. Istota korekt in minus, in plus, które były już w samej ustawie i potem były w projekcie objaśnień, się nie zmieniła, czyli dalej muszę mieć uzgodnienia, potwierdzenia uzgodnień i tak dalej, ale kilka rzeczy mamy wyjaśnionych. Ja o tych rzeczach wyjaśnionych może dwa słowa. Po pierwsze, ministerstwo w końcu jasno powiedziało, co z przepisami przejściowymi, czyli co, na przykład co w przypadku, jeżeli warunki do korekty zostały spełnione w roku 2020, ale faktura wystawiona dopiero w 2021. Czy taki nabywca na przykład takiej faktury ma korygować na bieżąco czy wstecznie? No tutaj ministerstwo wskazało, że robimy to na bieżąco, czyli jeżeli warunki by się spełniły nawet przed wejściem w życie przepisów, no to te przepisy tego nie obejmują. Czyli kwestia przepisów przejściowych jak najbardziej in plus załatwiona. Druga rzecz, korekty mediów, też był problem po stronie nabywców. Czyli jeżeli ja jestem nabywcą i dostaję korektę za media, to kiedy ja mam tak naprawdę tą fakturę ująć? Czy wtedy, kiedy dostanę korektę za media, czy wtedy, kiedy mogłem się dowiedzieć o tym, że to zmniejszenie będzie, czyli kiedy uzgodnienie nastąpiło. Tutaj ministerstwo tak trochę pokrętnie, ale jednak poszło w tym kierunku, że no, ja jako nabywca fakturę za media ujmuję wtedy, kiedy mogłem się dowiedzieć, jaka jest wartość tej faktury, a mogłem się dowiedzieć formalnie w momencie otrzymania takiej faktury, więc korekty za media na bieżąco w dacie otrzymania. Kolejna kwestia, i ona jest połączona trochę z innym tematem, to jest zagadnienie dotyczące przypadku, kiedy ja jako nabywca spełniam warunki do rozliczenia korekty, czyli nastąpiło uzgodnienie, nastąpiło spełnienie uzgodnienia, ale nie mam korekty. Korektę dostanę gdzieś później. Pojawiło się pytanie, jak ja mam tą korektę ująć, tak, w JPK-u. No i tutaj ministerstwo wyjaśnia, taką korektę w JPK-u ujmujemy na podstawie dokumentu WEW, a później jak w kolejnych okresach przyjdzie mi właściwa korekta, to ja już nic z nią robić nie muszę. No trochę to jest takie, bym powiedział, no sprzeczne z ideą JPK-a chyba trochę, no ale generalnie takie podejście jest, zaznaczam, jak spełniamy warunki jako nabywca, nie mamy faktury korygującej, to i tak zmniejszamy naliczony poprzez dokument WEF. Kolejna zmiana, o której chciałem powiedzieć, to jest już po prostu hit, a mianowicie w obecnej wersji objaśnień Ministerstwo Finansów powiedziało, że porozumienia z kontrahentami, które możemy zawierać, żeby stosować przepisy stare, można zawierać w sumie w dowolnej formie. Ale co nam po tym, drodzy Państwo, że my możemy zawierać je w dowolnej formie, jak jest, kurczę, koniec kwietnia? A czas na zawieranie tych porozumień to był na przed wystawieniem pierwszych korekt, czyli ten czas formalnie był kiedy? No w styczniu, na początku stycznia. I wtedy mówili, że pisemnie. Więc teraz to, że ministerstwo nam mówi, że można robić to ustnie czy w innej formie, no uważam, że to jest już takie trochę no, spóźniona informacja. Nie? I takie niby coś korzystnego, ale z czego praktycznie nikt nie skorzysta. Dalej, co mamy jeszcze w tym objaśnieniach, już tak kończąc. A to jest też ciekawe.
bo w sumie przepisy, ministerstwo mówi, że przepisy to w sumie zawierają dowolność, czyli ja z kontrahentem dowolnie mogę się umówić, jak my będziemy te warunki do tych korekt sobie spełniać. Czyli tu mamy dowolność z jednej strony, ale z drugiej natomiast strony jest sytuacja taka, że ministerstwo mówi, że ustalenia ustne to nie do końca, że niby dowolnie, ale ustnie to nie bardzo. No i daje nam taką propozycję rodem, prawda, gdzieś tam ze służb specjalnych, że jeżeli my chcemy mieć potwierdzenie, wykazać organowi, że my spełniamy warunki do korekty, no to powinniśmy nagrać naszą rozmowę z kontrahentem. Więc teraz, drodzy Państwo, jeżeli chcemy mieć pewność, że mamy dowody na to, że coś ustaliliśmy z korekty, to najlepiej kontrahentów jest nagrywać. Fantastyczny pomysł, na pewno kontrahenci będą przeszczęśliwi. I a propos tej dowolności, jeszcze jedna rzecz, która z tych objaśnień wynika, czyli znowu ministerstwo podkreśla, macie podatnicy dowolność w kształtowaniu porozumień dotyczących korekt, czyli tego, w jaki sposób te warunki są spełniane, ale w sumie to my to będziemy kontrolować, nie? Czyli macie dowolność, ale jak my przyjdziemy, skontrolujemy i stwierdzimy, że no w sumie to trochę za mało dla nas, to ta dowolność jest ograniczona i my możemy wam jednak stwierdzić, że to jest niewystarczające, jakieś kary nałożyć czy zakwestionować, na przykład obniżenie podatku należnego po stronie sprzedawcy. No absurdalna historia. No podsumowując pokrótce ten wątek dotyczący objaśnień do Slim VAT-u, no chciałem Państwu powiedzieć, że szału nie ma, dużo się nie zmieniło, parę kwestii wyjaśnionych, natomiast na pewno wszyscy, którzy czekali na rewolucję, że będzie łatwiej, prościej, że te objaśnienia to życie zmienią nam, no to się mocno rozczarowali. Ja niestety również w tej grupie byłem, także należę do grona osób mocno rozczarowanych objaśnieniami w sprawie Slim VAT. I tutaj jeszcze chciałbym dodać, może na koniec tylko zaprosić, odnośnie Slim VAT-u i objaśnień do Slim VAT-u, nagraliśmy z Danielem Więckowskim taki troszeczkę szerszy materiał, na którym też trochę pastwimy się nad tą nową regulacją. Jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam na mojego YouTube'a, tam całe nagranie Państwo znajdziecie. To jest jedna rzecz z perspektywy VAT-u. Druga rzecz z perspektywy VAT-u, to tak krótko, a mianowicie idzie, jeszcze raz podkreślam, idzie pakiet VAT e-commerce, czyli idą potężne, duże zmiany w zakresie rozliczania handlu w internecie. W szczególności mówimy tutaj o handlu związanym ze sprzedażą na rzecz konsumentów w innych krajach Unii Europejskiej. Tutaj obecne zasady są takie, że ja sprzedaję co do zasady tym konsumentom z innych krajów z polską stawką VAT-u, ale jak przekroczę limity w innych krajach, to się muszę tam rejestrować. Teraz te zasady się zmienią, będzie jeden wspólny limit dla wszystkich krajów unijnych, no i będzie nowy system OSS, czyli One Stop Shop, dzięki któremu ja będę mógł wszystko rozliczać w Polsce i rejestrować się tylko w jednym urzędzie. To jest jedna ze zmian, natomiast tych zmian jest dużo więcej, bo tam dotyczą one też towarów importowanych, dotyczą również kwestii związanych ze sprzedażą przez platformy internetowe, przez Amazona, czy tam Allegro i tak dalej, więc potężny pakiet, jeżeli ktoś sprzedaje towary w internecie, ma sklep internetowy, sprzedaje przez te portale, no koniecznie trzeba, czy obsługujecie Państwo firmę, która to robi, koniecznie trzeba się temu zagadnieniu przyjrzeć, bo zagadnienie, te przepisy mają wejść w życie już 1 lipca 2021. Tutaj takie głosy gdzieś tam krążą po cichu, że może to przesuną, może to wejdzie później, ale byłbym zdziwiony, bo w całej Unii ma wejść to w jednym okresie, więc raczej lipiec może będzie przesunięte, więc czasu nie mamy dużo, tutaj duży wykrzyknik stawiam, no jest, idzie ten duża rewolucja w VAT e-commerce. A dlaczego mówię o tym w kwietniu? Dlatego, że w kwietniu i Rada Ministrów przyjęła już ten projekt i został skierowany do Sejmu, więc te prace legislacyjne troszeczkę tutaj, prawda, w tym kwietniu przyspieszyły. Co dalej? Kolejna runda, drodzy Państwo, sporu pod tytułem Polskie organy podatkowe versus TSUE. I kolejna runda, dwie rundy tak naprawdę wygrane przez podatników szeroko rozumianych. Jeden wyrok mamy bardzo ciekawy, TSUE, wydany dla gastronomii. Wyrok, który odpowiadał na pytanie, czy jeżeli ja kupuję jedzenie na wynos, to jaka stawka VAT-u? No i tutaj TSUE się wypowiedział, że to zależy. Jeżeli ja idę do restauracji i poza kupnem jedzenia mam jeszcze jakąś usługę, kelnera, obsługę i tak dalej, no to jest usługa gastronomiczna i tu jest 8%. Ale jeżeli ja dostaję to jedzenie zapakowane i zabieram, nie wiem, na McDrive'ie, to w tym przypadku już jest to jedzenie na wynos i jest to stawka 5%. Więc bardzo dobra informacja dla wszystkich teraz, szczególnie jeszcze w
pandemii, gdzie większość sprzedaży jest na wynos, tą stawkę VAT-u co do zasady możemy stosować niższą, jeżeli wydajemy, tylko dajemy jedzenie, nie ma przy tym żadnych dodatkowych usług, czyli bardzo dobry, korzystny wyrok TSUE. To jest jeden wyrok TSUE, ale mamy drugi wyrok TSUE wydany dla Polskiej Grupy Warzywnej i ten wyrok TSUE dotyczy takiego bardzo kontrowersyjnego zagadnienia, a mianowicie tak zwanych sankcyjnych stawek VAT. Tutaj możemy tylko słowem przypomnieć, że bodajże w 2017 roku Ministerstwo Finansów wpadło na taki genialny pomysł, że jeżeli ja mam jakieś nieprawidłowości w rozliczeniach VAT-owskich, to ja nie dość, że jak organ mi to znajdzie, to ja muszę ten VAT zapłacić, to jeszcze z odsetkami, to jeszcze nakładane jest na mnie tak zwane dodatkowe zobowiązanie podatkowe. 30%, 30%, 100%, jeżeli jest to karuzela, pusta faktura, ale może być też procent 20, jeżeli ja po kontroli skoryguję deklarację, czyli powiem tak, ok, przyznaję się, popełniłem błąd, no to dostanę tej kary mniej, tego dodatkowego zobowiązania mniej, bo 20%, ale dalej po głowie dostanę. No i sprawa trafiła do TSUE i TSUE mówi, o nie, 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 moi drodzy, to nie może być tak, że podatnik nie dość, że płaci ten podatek, nie dość, że płaci ewentualne odsetki od tego, nie dość, że koryguje deklarację, to jeszcze ma z automatu po głowie dostawać i to jeszcze ta kara, którą on ma dostawać, nie jest zależna od jakichkolwiek innych czynników, tylko jest zależna od tego, że to jest odgórnie 20% wszystkim wsadzanym. No i tutaj TSUE stwierdził, że jest to niezgodne z zasadą proporcjonalności, czyli jedną z podstawowych zasad wynikających z dyrektywy VAT-owskiej. Konkluzja bardzo prosta. Stawka 20% formalnie nie powinna być przez organy stosowana. I to ma znaczenie na przyszłość, bo organy formalnie nie powinny tej stawki sankcyjnej stosować, ale to ma też znaczenie dla wszystkich, którzy już mieli kontrolę, mieli postępowania i tą 20% stawką po głowie dostali. Bo jeżeli ktoś tą stawką 20% już po głowie dostał, to może teraz występować niejako, drodzy Państwo, o zwrot tej może składać wnioski wznowieniowe i może żądać zmiany dotychczasowego rozstrzygnięcia. Wnioski wznowieniowe, jeżeli po kontroli to było, mamy miesiąc od wyroku TSUE, jeżeli po wyroku sądu, 3 miesiące od wyroku TSUE. Więc tutaj czasu też nie ma dużo. No wszyscy, którzy dostali jakieś tam 20%, jakieś to były małe pieniądze, to nie ma co, ale jakby to potężne kwoty, warto o to, drodzy Państwo, powalczyć. Co dalej mamy z VAT-em? Kolejna rzecz, mamy interpretację indywidualną, tak troszeczkę przejdziemy sobie do praktyki, interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której to dyrektor stwierdził, odniósł się do JPK i odniósł się do oznaczania oznaczeń JPK-owych w aspekcie oznaczenia FP, czyli faktura do paragonu. I tutaj uwaga, niespodzianka, no bo do tej pory wszystkim się wydawało, że oznaczenie FP to ma zastosowanie wtedy, kiedy ja wystawię paragon, a do niego wystawię fakturę. I ta faktura w JPK-u jest oznaczana jako FP. A dyrektor, tutaj organ podatkowy, może tak go już nazwijmy, stwierdził, że oznaczenie FP powinno mieć zastosowanie nie tylko wtedy, kiedy faktura jest wystawiana do paragonu, ale również wtedy, kiedy ja osobie fizycznej wystawiam fakturę, nawet nie wystawiając jej paragonu. Czyli oznaczenie FP jest do każdej faktury na rzecz osoby fizycznej, niezależnie od tego, czy był paragon, czy nie. No sporo to może zmienić niektórym albo większości podatników, więc na to szczególną uwagę zwracam. Kolejna rzecz, tutaj tak ministerstwo dawkuje nam emocje, więc co jakiś czas jakieś tam dziubnie, prawda, informacje i tutaj kolejną informację dziubnęło teraz w miesiącu kwietniu odnośnie pakietu Slim VAT 2. Przypominam wszystkim, jest, ja już mówiłem o nim na poprzednich podsumowaniach, jest projekt, jest pomysł na pakiet Slim VAT 2. Ten pomysł, pakiet ma wejść w życie tam w październiku częściowo, ale głównie w styczniu 2022 roku i tutaj no, sporo zmian ma się pojawić i jedna taka, którą teraz akurat ministerstwo reklamuje, to jest ta zmiana, że wszystkie bilety będą fakturami. Dzisiaj przypomnę, mamy bilety na te dłuższe odległości, czyli ten limit 50 kilometrów, a będzie zmiana, że bez limitu kilometrów wszystkie bilety będą fakturami, czyli jedna z tych korzystnych zmian, które w JPK-u mają w Slim VAT-ie dwójce wejść. Natomiast no jeszcze raz to podkreślę i taką już delikatną tutaj sugestię dam. No ja bym proponował, żebyśmy się za bardzo tak nie przywiązywali do tego, że to będzie jakiś super korzystny pakiet. No fajnie, że bilety będą fakturami, ale wydaje mi się, że jest dużo więcej obszarów, które mocniejszego zagospodarowania wymagają niż tylko to, że bilet będzie fakturą. No to tak pobocznie.
Dobra, co dalej z VAT-em, bo jeszcze kilka kwestii. Co z projektem JPK? O, takie pytanie bardzo często się pojawia, no bo ja mówiłem już wcześniej, ten projekt był, pojawił się, już od rozliczeń za kwiecień miały wejść zmiany w JPK-u, które to zmiany miały zrewolucjonizować delikatnie zasady wykazywania transakcji w JPK-u, między innymi w zakresie split paymentu, między innymi w zakresie oznaczeń TP, czyli tych do podmiotów powiązanych. No ja bardzo i moi klienci bardzo czekaliśmy na to rozporządzenie, no i to rozporządzenie, moi drodzy, utknęło gdzieś jest w martwym punkcie. Ja patrzyłem jeszcze wczoraj wieczorem na proces legislacyjny, w opiniowaniu jest, więc ja już nie ma szans, żeby ono weszło do rozliczeń za kwiecień, więc czekamy, ale czy się doczekamy, to nie wiem. A to, na co chciałem zwrócić uwagę, to, że na przykład niektóre z rozwiązań, które były w tym rozporządzeniu, na przykład rozwiązanie o tym, że faktury, te korekty rozliczamy po stronie nabywcy na podstawie dokumentu WEF, jeżeli nie mamy faktury korygującej, to są rozwiązania, które już pojawiły się w objaśnieniach, więc już nie będzie tego pewnie w rozporządzeniu, tylko jest w objaśnieniach, więc pytanie, czy to rozporządzenie w ogóle wejdzie w życie. No ja gorący apel składam, niech ono wejdzie w życie, bo tam jest dużo dobrych rzeczy, nie? Więc czekamy z utęsknieniem, drogie Ministerstwo Finansów, na jakieś ruchy. Tak? Zajmujecie się planowaniem przepisów na za rok, czyli Slim VAT-em dwójką, a nie zajmujecie się czymś, co teraz wymaga reakcji, jak i rozporządzeniem, które już się w projekcie pojawiło. Co dalej? Kolejna rzecz praktyczna, bardzo fajny, ciekawy wyrok w USA w Warszawie. Temat wydawałoby się absurdalny, ale okazało się, że organy mają z nim problem, a mianowicie odpowiedź na pytanie, czy jeżeli ja płacę kartą płatniczą, to jest przelew, czy to jest gotówka, prawda? Bo to ma zasadnicze znaczenie dla wielu aspektów, ale między innymi dla kasy fiskalnej, to ma między innymi, może mieć znaczenie dla limitów transakcyjnych, prawda, dla limitów płatności, więc spore konsekwencje. No, organy różnie tu twierdziły. No, ja nie wiem, jak można stwierdzić, że zapłata kartą jest gotówką, ale jak widać można. Natomiast no, sąd administracyjny w Warszawie no, stanął na stanowisku racjonalnym, mądrym i jedynym słusznym, że zapłata kartą to nie jest płatność gotówkowa, więc na przykład jeżeli spełniam warunki, nie muszę mieć kasy rejestrującej. Z negatywnych informacji w VAT-ie jeszcze taka, Ministerstwo Finansów w końcu się wypowiedziało już w miarę oficjalnie, niestety niekorzystnie, w temacie takim jak korekty JPK i czynne żale. Tutaj ja oczywiście ten problem już nagłaśniam od dłuższego czasu i takie pytania na każdym szkoleniu, które ja prowadzę, jak ktoś mówi, nie mówię, że korektę z JPK składamy w tej części ewidencyjnej, to trzeba składać czynny żal, klienci mnie za to nienawidzą, mówią mi, że to głupota, ja się tłumaczę, że nie ja wymyślam, tylko przekazuję informację, no ale ten zgrzyt jest, prawda? No i Ministerstwo Finansów jakiś czas temu powiedziało, że oni to w sumie się zastanowią i może wydadzą jakieś informacje, że tego czynnego żalu nie trzeba. No ale jak widać się zastanowili i dzisiaj powiedzieli nam, że jednak trzeba. Czyli niestety, drodzy Państwo, tu bardzo ważna informacja, składacie korektę JPK w tej części ewidencyjnej, do tej korekty koniecznie musimy złożyć czynny żal. Czynny żal nie jest wymagany tylko w przypadku, jeżeli składamy korektę samej części deklaracyjnej, prawda? Tu nie trzeba, ale jeżeli jest również korekta części ewidencyjnej, musi być czynny żal. Co do korekt, to jeszcze jeden ciekawy nam się temat pojawił, bardzo dobra interpretacja dyrektora KIS-u, interpretacja dotycząca przypadku, kiedy ja wystawię paragon z VAT-em, a tego VAT-u być nie powinno. I pytanie, czy ja muszę w tym przypadku jakieś bardzo szerokie ruchy w tym zakresie robić, czyli kiedy błędnie na paragonie wykazałem podatek. I tutaj akurat Ministerstwo Finansów czy dyrektor KIS-u zajął bardzo korzystne stanowisko, że nie musimy tutaj jakiś korekt robić od PEK-ów i tak dalej. Wystarczy w ewidencji korekt taką korektę wykazać. Czyli niesłusznie wykazany podatek na paragonie jest korygowany tylko przez ewidencję korekt. I to jest bardzo dobra wiadomość. No i dwie jeszcze informacje takie bardziej z ministerstwa, ale nie przepisowe, nie interpretacyjne, ale takie, co tam, jak tam przedstawiciele ministerstwa się wypowiadają. Dwie rzeczy. Pierwsza, nie będzie 0% stawki VAT-u dla hoteli. Był taki pomysł, hotele ucierpiały mocno w pandemii, więc może by im dać 0%. Ministerstwo mówi, no ucierpiały, ale nie na tyle, żeby dostawać zerową stawkę VAT-u, więc nie będzie 0% VAT dla hoteli. To jest jedna informacja. No i ostatnia rzecz z perspektywy VAT-u. Znowu
znowu minister finansów, zacząłem od niego ten VAT i na nim skończę. W kolejnym wywiadzie, w kolejnym wypowiedzi wskazał, że planuje czy rozmyśla nad zmianą przepisów dotyczących split paymentu. No i te przepisy dotyczące split paymentu mają się zmienić tak, że albo a, limit 15 tysięcy zostanie obniżony, nie wiem, może 10, takie głosy krążą, albo b, w ogóle i to, co ja mówiłem już 2 lata temu, plan wciąż jest, widzę, aktualny, planują czy rozmyślają w ministerstwie nad tym, żeby może split payment wprowadzić w ogóle w formule obowiązkowej dla wszystkich. Więc no czekamy, co tu się wydarzy, natomiast na razie bardzo się tym bym nie przejmował, bo to są zapowiedzi czy opowieści medialne. No dobra, to był podatek VAT. Przechodzimy do podatku CIT. Druga rzecz. No i co? Pierwsza najważniejsza informacja w CIT-ie, no poza tym, że przesunięte terminy, ale o tym już mówiłem w poprzednim miesiącu, pierwsza najważniejsza informacja jest taka, że za 2 dni czy za 3 dni spółki komandytowe staną się podatnikami CIT-u, więc tutaj zaznaczam bardzo wyraźnie, wszyscy, którzy działają w tym momencie w formie spółek komandytowych, muszą już mieć z tyłu głowy, że za chwilę tymi CIT-owcami się staną. I tutaj oczywiście o tym, jak się przygotować, co zrobić, jak to wygląda, no bardzo rozległe tematy. Znowu odsyłam i znowu tym razem do szkolenia Daniela Więckowskiego, który o tych opodatkowaniu spółek komandytowych bardzo fajny materiał, parogodzinny nagrał, wszystkie szczegóły można z niego sobie wywnioskować. A jak już tu jestem, bo od jednej rzeczy zapomniałem, mówiłem o e-commerce. Zapraszam również na moje szkolenie, które będę prowadził wspólnie z Kajetanem Kubiczem, dotyczące e-commerce 12 maja. Szykujemy materiały, czytamy wszystkie, co się da na ten temat, także będzie fajne na praktyczne, na przykładach, takie spotkanko e-commerce'owe 12 maj. Zapraszam serdecznie. No dobra, ale wracam do tego CIT-u, czyli tak, spółki komandytowe objęte CIT-em od 1 maja, trzeba się przygotować. Pierwsza informacja. Druga informacja, pojawiają się bardzo fajne interpretacje, które mówią o tym, a co w przypadku, jeżeli ja będę spółkę komandytową przekształcał w jawną, no bo jawna nie będzie CIT-owcem. Ale jawna nie będzie CIT-owcem wtedy, kiedy złożone zostanie oświadczenie o wspólnikach tej spółki. Ale jak będzie przekształcenie z komandytu, to czy można złożyć, kiedy można złożyć, czy ona będzie CIT-owcem, czy nie? No sporo problemów się pojawiło na tym etapie przekształcenie komandyta w jawną. I mamy tu interpretacje bardzo korzystne, które mówią o tym, że jeżeli wspólnicy spółki komandytowej przed przekształceniem złożą tą informację o wspólnikach, to spółka przekształcona jawna i tak nie będzie w tym zakresie CIT-owcem. Więc jak najbardziej dobra, korzystna informacja. To jest jedno takie z praktyki, z interpretacyjnej, bo coraz więcej tych interpretacji nam się pojawia. Druga wiadomość już nie tak dobra odnośnie komandytów, to jest kwestia rozliczania zaliczek na poczet zysku wypłacanych komplementariuszowi versus to zwolnienie komplementariusza, które przepisy o komandytach przewidują. No i tutaj organy mówią tak, można jedno i drugie, można wypłacać zaliczki na poczet zysku i można korzystać ze zwolnienia, tylko z jedną różnicą. Zaliczki na poczet zysku rozliczamy na bieżąco w podatku, a zwolnienie dopiero po zakończeniu roku, czyli zapłacimy w trakcie roku więcej, potem będzie zwolnienie i ewentualnie odzyskiwanie podatku. Nie wiem, co komu szkodzi, żeby robić to na bieżąco, jedno i drugie, no ale zaznaczam, takie interpretacje są. Oczywiście, tak jak mówiłem, na moim filmie na YouTubie będą wszystkie sygnatury tych interpretacji. Idziemy dalej sobie z podatkiem dochodowym. No mamy ciekawą kwestię. Ja chyba o tym wspominałem na poprzednich spotkaniach, ale muszę jeszcze raz powiedzieć, bo to mnie fascynuje po prostu to zagadnienie, a mianowicie od 1 stycznia zmieniły się przepisy dotyczące cen transferowych i transakcji z podmiotami z rajów podatkowych. I tutaj przypomnę wszystkim Państwu, że zgodnie z nowymi przepisami, to sytuacja jest taka, że ja muszę zrobić dokumentację cen transferowych również do podmiotu, który nie jest ze mną powiązany, ba, on nawet nie jest z raju podatkowego, ale do podmiotu, którego beneficjent rzeczywisty czy beneficial owner jest w raju podatkowym. No i tutaj oczywiście tych przepisów rajowych zostało wydane szereg objaśnień Ministerstwa Finansów. No te objaśnienia myślałem, że jakoś tak zracjonalizują to spojrzenie na te raje podatkowe, a tam guzik, prawda, jeszcze gorzej się okazało niż było. No i doprowadziło to do takiej sytuacji, że ja muszę teraz sprawdzać, weryfikować, oceniać każdego mojego kontrahenta,
czy on przypadkiem nie ma tego beneficjenta w raju podatkowym, albo czy nie dokonuje transakcji z podmiotami rajowymi. A jakich transakcji? Jakichkolwiek. Tam był taki, w której z gazet fajny przykład, się nim nawet można posłużyć, że mam kontrahenta, który kupił kawę gdzieś tam w raju podatkowym. Jak kupił kawę, to miał transakcję z podmiotem rajowym, więc ja już go muszę pod te przepisy o cenach transferowych moje podciągać. Absurdalna, zła, niedobra historia. Tutaj dla wszystkich zainteresowanych powiem, że w zeszłym tygodniu odbyło się tak zwane forum cen transferowych, czyli taki panel dyskusyjny organizowany przez Ministerstwo Finansów, gdzie się dyskutuje o tym również z przedsiębiorcami, z podatnikami, więc doradcami, więc to jest akurat dobre, no gdzie się dyskutuje o tym, gdzie my idziemy. Quo vadis ceno transferowa, tak? Czyli w którym miejscu, gdzie my się mamy znaleźć z tymi cenami, jak te przepisy układać, jak te regulacje tworzyć. No i tam na tym forum cen transferowych też temat rajowy był poruszany, więc no jest nadzieja na to i ministerstwo zapowiedziało, że będzie jeszcze nad tymi przepisami pracować. Ale zwróćcie Państwo uwagę, bo to jest kolejna sytuacja taka, że przepisy już są, że ja już muszę sprawdzać tych kontrahentów, muszę ich weryfikować, a nagle tutaj proszę, będą pracować nad interpretacją tych przepisów. No, za późno, złe wiadomości, ale no niestety tak to, drodzy Państwo, wygląda, więc zwracam uwagę, tutaj też jakiś filmik o tym nagrałem, więc odsyłam do szerszego nagrania, zwracam uwagę wszystkich kontrahentów, z którymi mamy transakcje, tam jest limit 500 tysięcy złotych, musimy weryfikować, czy oni nie mają beneficjenta rzeczywistego w raju podatkowym, bo jak nie zweryfikujemy albo mają, to musimy dokumentację cen transferowych zrobić. A propos cen transferowych, to zostały wydane jeszcze objaśnienia w miesiącu kwietniu dotyczące korekt cen transferowych i dotyczące stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. O, dzisiaj o tym dużo nie mówię, bo tutaj znowu tak jakby, no jest to temat bardzo specyficzny, odsyłam tutaj znowu i tak kolejny raz, ale my tak na te wszystkie tematy staramy się zagospodarować. W czerwcu będzie całe szkolenie na temat cen transferowych, na temat korekt, także tutaj Anna Kubicz na pewno powie lepiej i szerzej niż ja. Ja tylko, Anna Kubicz, przypominam, osoba, która dostała nagrodę Dziennika Gazety Prawnej, więc na pewno jakość merytoryczna będzie wysoka, także odsyłam do tego szkolenia, ja tylko informuję, jak ktoś ma korekty cen transferowych, to ma te TP adjustmenty, to faktycznie te objaśnienia zostały wydane, czy one świat zmieniły? Raczej nie. CIT-owski, jeszcze jeden problem ciekawy chciałem poruszyć, to jest problem, który funkcjonuje od stycznia, ostatnio też o nim się szerzej pisze, zwracam Państwu uwagę, a w ogóle mówię o nim dlatego, że dotyczy jednego z moich oczywiście ulubionych tematów, czyli zagadnienia w zakresie podatku u źródła, no i tutaj kwestia jest taka, że jeżeli my mamy na przykład wypłatę dywidend, odsetek, należności licencyjnych, no to standardem jest to, że albo my pobieramy podatek według stawki polskiej, albo my stosujemy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo możemy stosować tak zwane zwolnienia dla podmiotów powiązanych. Czyli jeżeli płacę odsetki, licencje, dywidendy do podmiotu powiązanego, no to mogę w tym przypadku w ogóle podatku nie pobierać. Ale jednym z warunków, które musi być zastosowane, jest to, żeby ten podmiot był podmiotem objętym dyrektywą unijną, czyli podmiotem unijnym albo ZEOG. No i co się, drodzy Państwo, dzieje? Brexit. Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, co to znaczy, że te zwolnienia dla podmiotów powiązanych nie mają zastosowania do dywidend pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Zwracam na to uwagę, bo paru klientów już mnie o to pytało, ja zawsze mówiłem, no niestety tak te przepisy są skonstruowane, że to zwolnienie nie będzie miało zastosowania, natomiast no niestety ministerstwo nie do końca to przemyślało i na to zwracam szczególną uwagę. To był podatek CIT. A jeszcze jedna rzecz, i tu znowu odeślę do szkolenia, no ale dobra, muszę, no trudno. PSI, Polska Strefa Inwestycji, drodzy Państwo, Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne w zakresie pomocy regionalnej, czyli nowe informacje, nowe zalecenia odnośnie tego, gdzie, w jakich regionach, w jaki sposób, w jakim kształcie, w jakich wartościach będzie można z tych ulg podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji korzystać. Co to oznacza? To oznacza, że Polska Strefa Inwestycji w tym kształcie, w którym była do tej pory, przestaje istnieć, będzie od 2022 roku istniała w innym kształcie, z innymi limitami dotyczącymi tej pomocy. No i tutaj oczywiście są i dobre, i złe wiadomości. Złe wiadomości są na przykład, nie wiem, dla Warszawy i okolic, tak, dla Mazowieckiego generalnie, gdzie praktycznie
została wyłączona możliwość korzystania z ulg w ramach PSI, a dobre wiadomości będą na przykład, drodzy Państwo, dla innych województw, tak? Na pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie będzie miało gorzej, ale będzie mogło korzystać, nie, warmińsko-mazurskie będzie miało lepiej, więc tutaj jeżeli Państwo macie, jesteście w PSI, czy planujecie działać w PSI, planujecie z tych ulg podatkowych na te inwestycje korzystać, no to też warto się zastanowić, w jakim regionie my działamy, bo teraz ta pomoc będzie zdecydowanie inna niż była do tej pory. I znowu odsyłam w maju szkolenie z Polskiej Strefy Inwestycji, z ulg podatkowych w CIT-cie. Bardzo ciekawe wydarzenie. Znowu Daniel Więckowski. Daniel najwięcej chyba nagrywa z tego, co tutaj z mojego podsumowania wynika. Natomiast tutaj na pewno więcej informacji się Państwo dowiecie. No dobra, był VAT, był CIT, no to PIT. Co mamy w PIT-cie? Pierwsza informacja. Wszyscy błagali, prosili. Krajowa Izba Doradców Podatkowych zgłosiła oficjalne zapytanie, prośbę do Ministerstwa Finansów pod tytułem przesuńcie terminy na PIT-a. Na CIT-a zostały terminy przesunięte, to przesuńcie też terminy na PIT, dajcie trochę ulgi tym nie tylko podatnikom, ale przede wszystkim tym księgowym i tak dalej. Jest pandemia, jest ciężej. No co Ministerstwo Finansów odpowiada, nie przesuwamy terminu na PIT-a. Więc wszystkich tutaj zebranych informuję, 2 dni zostały na PIT-a, termin nie zostanie na pewno już w tym momencie przesunięty. To jest jedna rzecz. Druga rzecz odnośnie PIT-u została wydana bardzo w kwietniu, czy tam w końcówce marca tak naprawdę, bardzo ciekawa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów, interpretacja ogólna dotycząca sprzedaży nieruchomości po rozwodzie, gdzie minister finansów wskazał, że jeżeli ja sprzedaję po rozwodzie i chcę sprzedać bez podatku, no to było pytanie, jak liczyć ten okres 5-letni, prawda, od nabycia, czy to po rozwodu dopiero 5 lat, czy już od momentu nabycia w ramach małżeństwa. Tu Ministerstwo Finansów wskazało, że liczymy 5 lat od nabycia w ramach małżeństwa, więc można zaraz po rozwodzie tą nieruchomość bez podatku sprzedać. Problem, który nie jest powszechny, bo problem też nie dotyczy kwestii bieżących, bo od 2019 roku ten problem został uregulowany przepisowo, ale dotyczy sytuacji przed rokiem 2018. Na to zwracam szczególną uwagę. Co jeszcze z PIT-u? Kilka rzeczy. Po pierwsze, fajna interpretacja bardzo wydana też w końcówce marca. Interpretacja dotycząca, drodzy Państwo, takiego, przepraszam, coś mi tu dzwoni. Interpretacja dotycząca takiego tematu, jak zapomogi, wsparcie pracowników walczących z COVID, chorych na COVID, zakażonych COVID-em i tak dalej. I tutaj mamy fajne podejście organów podatkowych, które mówią o tym, że to jest sytuacja nadzwyczajna, ekstremalna, nieprzewidziana, a więc takie zapomogi, wsparcie pracowników związane z COVID-em są wolne od PIT-u. Bardzo dobra, korzystna informacja. Dalej mamy znowu, to już jest niekończąca się opowieść, ale mamy, drodzy Państwo, w PIT-cie znowu wysyp interpretacji dotyczących IP Boxa, czyli dotyczących tej preferencji podatkowej, nie wiem, dla programistów, dla twórców, możliwości skorzystania z 5-procentowej stawki podatku PIT. No i tam mamy oczywiście interpretacje korzystne, które mówią o tym, że różne rodzaje oprogramowania, nawet sprzedawanego za granicę i tak dalej, mogą z IP Boxa korzystać, ale mamy też interpretacje negatywne. I taką jedną z takich kluczowych interpretacji negatywnych to jest interpretacja, która powiedziała, że jeżeli ja jako programista nie tworzę programu komputerowego, nie tworzę całego tak jakby utworu, tylko piszę część kodu, piszę, współpracuję z innymi podmiotami, czyli ja tylko swoją cząstkę wrzucam w cały projekt, a nie jest to jakiś utwór sensu stricte, to ja z IP Boxa korzystać nie mogę. Bardzo zła, bardzo negatywna informacja, także zwracam uwagę, jeżeli mamy IP Boxa, rozliczamy IP Boxa, jeszcze raz to podkreślę, każdy musi mieć swoją indywidualną interpretację, bo jak Państwo widzicie, te podejścia są różne i te podejścia też bardzo często idą w takim kierunku, że niektóre elementy tworzenia, pisania kodu, tworzenia oprogramowania, tak jak ta współpraca z innymi podmiotami, mogą być z perspektywy IP Boxa kwestionowane. No i z PIT-u jeszcze jeden temat, to może on nie pojawił się w kwietniu sensu stricte, ale to jest temat, który wyszedł mi gdzieś tam w rozmowach z klientami, jest bardzo ciekawy, a mianowicie dotyczy znowu tak trochę o podatku źródła, trochę opodatkowania za granicą, natomiast jak wygląda sytuacja? No wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, że ja jestem pracownikiem polskim, Polakiem i ja pracuję, nie wiem, we Francji, w Niemczech, w Luksemburgu. No i co się dzieje? Zgodnie z przepisami międzynarodowymi, jeżeli ja w tym Luksemburgu pracuję na rzecz firmy z Luksemburga, czy w Niemczech na rzecz firmy niemieckiej, to ja tam będę miał moje wynagrodzenie z pracy opodatkowane. I tam przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mówią o tym, że jest tam opodatkowane, jeżeli praca jest tam wykonywana. No i super, jeżeli ja tam jeździłem, byłem, robiłem i tak dalej, nie ma problemu.
No ale przecież jest pandemia. Więc pojawiło się pytanie, co w przypadku pracy zdalnej? Jeżeli ja dalej pracuję dla tej firmy z Luksemburga czy z Niemiec, ale ja pracuję zdalnie w Polsce, to pytanie, czy ja wykonuję tam pracę, czy ja wykonuję pracę tutaj. No i chciałem Państwu powiedzieć, że jest bardzo ciekawy temat, bo temat wygląda tak, że Polska podpisała porozumienie z Niemcami, tylko z Niemcami, i w porozumieniu z Niemcami jest tak, że jeżeli nawet ja pracuję dla niemieckiej spółki, jestem na pracy zdalnej w Polsce, to dalej przyjmuję się, jakbym pracował dla tej spółki niemieckiej i tam miał podatki, tam będę podatki rozliczał. Ale co z innymi krajami? No tu już Ministerstwo Finansów czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pokusiło się o to, aby takie porozumienia zawrzeć. Więc z każdym krajem indywidualnie, ale uwaga, uwaga, każdy, kto pracuje dla firmy zagranicznej, a jest na home office w Polsce, nie są to Niemcy, ma ryzyko związane z tym, że organy podatkowe mu powiedzą, że nie wykonywał pracy w tamtym kraju i musi mieć to w Polsce opodatkowane. Zwracam uwagę, ciekawy temat, oczywiście jak to zwykle bywa, nie mogło Ministerstwo Finansów załatwić tematu kompleksowo, tylko cząstkowo. Inne kraje, Hiszpania chyba ze wszystkimi zawarła, a my tylko z Niemcami, nie wiem. Znowu jestem niezadowolony znowu z tego stylu działania. No dobrze, to tyle w picie. Co dalej? Pozostałe podatki, jeszcze trochę tematów przed nami. Pierwszy temat, ja już o nim też wspominałem na poprzednich spotkaniach, wyrok TK dotyczący podatku od nieruchomości. Dalej można temat wałkować, czyli ten wyrok, który powiedział, że jeżeli ja mam nieruchomość, nawet prowadząc działalność gospodarczą, ale nie wykorzystuję jej w tej działalności, to mogę płacić niższe stawki podatku od nieruchomości. Po wyroku TK był wyrok NSA, który też to potwierdził, ale co ważne, ten wyrok NSA i interpretacja tego wyroku TK sprowadzają się do jednego bardzo ważnego wniosku, że te wnioski można, czy te tezy z tego wyroku można stosować nie tylko do osób fizycznych, ale również można stosować do spółek. Więc również jeżeli spółka ma nieruchomość i nie wykorzystuje jej w swojej działalności gospodarczej, może korzystać z obniżonych stawek podatku od nieruchomości, pomimo że wyrok TK formalnie dotyczył tylko osób fizycznych. Inne podatki, no jest taki temat gorący. No ja przyznam, bez bicia się przyznaję, że ja się nie zajmuję tym tematem na co dzień, ale jedno słowo tylko. Akcyza od kamperów, tak? Czyli sytuacja taka, kiedy ja ściągam, przerabiam tak jakby samochód na kempingowy, samochód z zagranicy. Pojawiło się pytanie, czy ja muszę płacić akcyzę, czy nie muszę, kiedy muszę ją płacić. No zmieniły się przepisy od tych przerobionych kamperów. Założenie jest takie, że podatek muszę płacić, ale podatek został odroczony w czasie do przyszłego roku. Więc wcale to nie jest rozwiązanie dobre, tak jak gdzieś słyszałem, połowiczny sukces, tak, że udało się odroczyć, ale podatek dalej jest, nie? Więc kiedyś go trzeba będzie zapłacić, natomiast tutaj jak ktoś ma kampera, przerabia kampera, planuje przerobić kampera, to mogę powiedzieć tylko tyle, że ministerstwo już zapowiedziało, że do tych przepisów o tej przeróbce kamperów będą kolejne zmiany, będą kolejne modyfikacje. Co do innych podatków jeszcze, czy innych obciążeń publicznoprawnych, dwa słowa o schematach podatkowych i informacjach o cenach transferowych w aspekcie czynnego żalu. Była taka dyskusja, czy jeżeli ja nie złożę, zapomnę, umknie mi złożenie informacji o schemacie podatkowym, czy jeżeli ja nie złożę, czy za późno złożę informacji o cenach transferowych, to czy ja już dostanę karę, czy ja mogę do tego typu operacji złożyć czynny żal. I tutaj mamy też stanowisko korzystne. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym powiedziało, że jeżeli do tych schematów podatkowych, do informacji o cenach transferowych, czynny żal możemy złożyć. Więc jak ktoś z Państwa jeszcze tego nie zrobił, nie złożył schematu, a powinien, nie złożył informacji o cenach, możemy to zrobić, tylko pamiętajmy, zróbmy to z czynnym żalem. Czyli razem z wykonaniem tej czynności wysyłamy do organu podatkowego czynny żal. Jeżeli taki czynny żal wyślemy, wyłączamy czy zwalniamy się z odpowiedzialności karno-skarbowej. No i jeszcze jedna rzecz, taki temat, jeden z moich ulubionych, już sporo o nim mówiłem, nagrywałem, podatek cukrowy, podatek od małpek, czy opłaty, jak to mówi ministerstwo. No i dyskusja była taka, to może krótko, weszły te przepisy, podatek od małpek, podatek cukrowy, no i pojawiło się pytanie, no okej, ja jestem powiedzmy hurtownikiem, sprzedaję Coca-Colę, no i ja chciałbym, mam pytanie, jak ja właściwie powinienem to opodatkować, tak? Czy jakie ciążą na mnie obowiązki. No i taki podatnik, ten hurtownik, chciałby się dowiedzieć, czy on musi płacić podatek, czy nie. Więc on chciałby kogoś zapytać. No i pojawiło się pytanie, kogo on ma zapytać. Zapytał organ podatkowy, organ KIS, KIS powiedział nie, to sprawa Ministerstwa Zdrowia. Zapytał Ministerstwo Zdrowia powiedziało nie, to jest temat KIS-u. I trwała taka przepychanka i podatnicy nie mieli kogo zapytać o to, czy prawidłowo podchodzą do tematu
opłaty cukrowej, czy podatku cukrowego, czy podatku od małpek. No i teraz dopiero w kwietniu Ministerstwo Finansów powiedziało, dobra, słuchajcie, bierzemy to na siebie. Łaskę wielką zrobili, no ale wzięli to na siebie. Od 1 maja interpretacje w zakresie podatku od małpek, podatku cukrowego będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, więc organy podatkowe, a nie Ministerstwo Zdrowia, co było dla mnie od początku jasne, jak Państwo obejrzycie poprzednie nagrania, też o tym mówiłem. Dlaczego było to dla mnie jasne? Dlaczego, że w tych przepisach jest wprost wskazane, że stosuje się do nich regulacje z ordynacji podatkowej, więc tak? Tak powinno być i tak będzie. Interpretacje, wnioski o interpretacje, które podatnicy złożą przed 1 maja, będą rozpatrzone troszeczkę szybciej, więc tutaj też wiadomości w miarę dobre w tym obszarze mamy. No i przechodzimy do kolejnego tematu, mojego ulubionego, czyli kontrole i postępowania, garść statystyk, garść informacji ciekawych, praktycznych, operacyjnych, dotyczących tego, jak organy podatkowe nas traktują i jakie te kontrole wyglądają, co mogą nam zrobić. Od czego zaczynam? Temat, który podrzucałem też dziś na social mediach, ale bulwersujący. Organy podatkowe opublikowały statystyki dotyczące kontaktu z podatnikami, statystyki dotyczące interpretacji podatkowych, rozmów telefonicznych, wniosków o wiążącą informację stawkową. No i mnie w tych całych informacjach najbardziej zainteresowała statystyka dotycząca interpretacji indywidualnych. Otóż, drodzy Państwo, w 2020 roku zostało wydane najmniej interpretacji indywidualnych od 12 lat. Przez 12 lat podatnicy pytali, dużo więcej, mniej, ale pytali we wnioskach o interpretację, w tym roku tych interpretacji najmniej. I najmniej wniosków, i najwięcej odmów, i najwięcej odrzuceń, i niestety, no ja bardzo nad tym boleję. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, to jest moje zdanie prywatne, ale uważam, że wiele osób się ze mną zgodzi, że interpretacje indywidualne to jest jedna z najlepszych i najkorzystniejszych rozwiązań dla podatników, jakie polskie przepisy podatkowe przewidują. Ja w drodze interpretacji mogę się dowiedzieć, czy robię coś dobrze, czy źle i mam pewność, jak mam postępować. No kogo mam zapytać? Bo nawet jeżeli ja zapytam doradcę podatkowego, on mi powie, robisz tak, dobrze, w mojej ocenie robisz dobrze. Ale co z tego, jak organ powie, ja nie jestem związany opinią doradcy. Tak, więc tutaj interpretacje indywidualne to jest ta najlepsza droga, żeby zabezpieczyć sobie interesy podatkowe, a organy podatkowe, jak Państwo widzicie, wydają ich coraz mniej, zniechęcają podatników do występowania z wnioskami o interpretację, zniechęcają między innymi poprzez to, że bardzo często odmawiają ich wydania, powołując się na klauzulę obejścia prawa podatkowego, czyli możliwe nadużycie prawa. Prawda? No i niestety te statystyki w ten sposób wyglądają, więc pierwsza rzecz, coraz mniej interpretacji indywidualnych. Statystyki dotyczące natomiast wiążących informacji stawkowych też nie wyglądają najlepiej. Oczywiście trochę to jest nowa instytucja, więc nie powiemy, że jest najmniej od iluś tam lat, ale też jest sporo odmów, sporo wezwań, więc też tak kolorowo to wcale nie wygląda. To jest jedna garść statystyk. Drugie statystyki, to jest hit, statystyki dotyczące ściągalności podatków i ja bym nawet powiedział szerzej, statystyki dotyczące spojrzenia, jak w Polsce naprawdę wygląda luka VAT-owska. Dlaczego? Dlatego, że drodzy Państwo, na zapytanie, na interpelację poselską departamenty podatkowe wykazały, że w roku poprzednim kontrole postępowania wykryły nieprawidłowości u podatników na kwotę ponad 10 miliardów złotych. No dużo. Znaleźliśmy 10 miliardów złotych. Jest sukces, prawda? Ale uwaga, jest druga statystyka. Ile z tych 10 miliardów złotych organom podatkowym udało się odzyskać dla, czyli stricte kasy dla budżetu państwa, czyli dla nas, tak jakby wszystkich. Uwaga, 3 miliardy złotych, kilka miliardów złotych, 7 czy tam około 7 zostało przez organy podatkowe zgubionych, czyli formalnie na papierze są nieprawidłowości wykryte, znaleźli tyle, w kasie kilka miliardów złotych mniej. Niech każdy sobie odpowie na pytanie, z czego to wynika, czy to jest złe działanie organów, czy to jest wszczynanie kontroli w firmach, które i tak nie mają z czego zapłacić, czy to jest zła walka z tymi, którzy są słupami. No różne mogą być teorie, natomiast założenie jest takie, że wcale tak to kolorowo nie wygląda z perspektywy ściągalności podatków, jak o tym ministerstwo mówi. Kolejne statystyki, no to jest świeża też informacja, też odpowiedź na interpelację poselską, a mianowicie czytam na zapytanie Dziennika Gazety Prawnej, nawet pytanie było takie, ile państwo oddało podatnikom, ile państwo oddało
przedsiębiorcom, podatnikom za błędy skarbówki, czyli za to, że organ podatkowy niesłusznie, nieprawidłowo prowadził postępowanie, na to, że ja zostałem narażony na szkodę, na to, że ja to postępowanie było słusznie przeciągane, że ja nie mogłem biznesu prowadzić, prawda? Przypomnę wszystkim tutaj Państwu, że za błędy urzędnicze, za błędy skarbówki, za błędy organów podatkowych mi należy się odszkodowanie, jeżeli oni niesłusznie mnie nękali, jeżeli mój biznes niesłusznie upadł, powinni mi pieniądze oddać. No i teraz uwaga, hit. Ile tych pieniędzy z odszkodowań oddał Skarb Państwa? Może tak, w zeszłym roku 2020 w skali całego kraju, ja przypominam, że my mamy 40 milionów ludzi prawie w tym kraju, oddał Skarb Państwa 210 tysięcy złotych. To był rok 2020. Dla porównania, w roku 2015 oddano 145 milionów, więc już ta kwota jest, czy to 14, przepraszam, milionów, więc ta kwota już jest zdecydowanie inaczej wygląda. Ale hitem jest rok 2019, kiedy oddano podatnikom, uwaga, 250 złotych. Co to oznacza, drodzy Państwo? Jaki jest wniosek z tej statystyki? Wniosek jest taki, po pierwsze, że państwo oczywiście za swoje błędy nie chce płacić. Drugi wniosek jest taki, że wiele firm, wielu podatników nie chce iść po to odszkodowanie, bo z jednej strony mówi, i tak nie dostaniemy. Z drugiej strony nie chce się bawić w dyskusje i spory z państwem, z organami podatkowymi, bo wie, że może ich to jeszcze więcej w perspektywie czasu kosztować. No i wreszcie trzeci wniosek, tak jakby niestety najbardziej daleko idący i najbardziej bolesny jest taki, że generuje to i powoduje bezkarność urzędniczą, mówiąc w skrócie. Skoro taki urzędnik wie, że nawet jak on popełni błąd i nawet jak on źle mi coś powie, nawet jak mi będzie nękał, nawet jak mi każe płacić, mimo że ja nie powinienem i on wie, że ja sprawę z nim wygram, to ja mu nic nie zrobię. Ja nie odzyskam pieniędzy od Skarbu Państwa, więc on też żadnej odpowiedzialności nie poniesie. Takie podejście, niedochodzenie naszych roszczeń Skarbu Państwa, czy walka fiskusa na siłę, żeby nam nie oddać, powoduje, że rośnie bezkarność urzędników, którzy mogą nas, oczywiście nie mówię o wszystkich urzędnikach, to jest przykład, natomiast rośnie takie poczucie bezkarności po stronie kontrolujących. Bardzo złe wiadomości. No dobrze, to były takie garść statystyk, a co do kontroli jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, bardzo ciekawy wyrok z Torunia, to był sąd rejonowy w Toruniu, wyrok, który mówił o podatniku, który nie wykazał po stronie nabywcy, nie rozliczył ulgi na złe długi, czyli nie zmniejszył podatku. Mam jakieś karetki mi tutaj jadą, przepraszam bardzo, nie wiem, czy to słychać, czy nie słychać, więc chwilę się wstrzymam. Nie wiem, co tu się wydarzyło. My w centrum jesteśmy, niedaleko pałacu, może prezydent przejeżdża. No, w każdym razie dotyczył wyrok prezydenta. Mam nadzieję, że będzie kiedyś dotyczył, ale na razie dotyczył przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, który nie wykazał ulgi na złe długi po stronie nabywcy, czyli nie zmniejszył podatku naliczonego. No i sprawa dotyczyła tego, czy to jest przestępstwo karno-skarbowe, czy nie. I sąd stwierdził tak, to jest przestępstwo z artykułu 56 KKS, więc no to jeszcze raz tylko podkreśla, błędy różne w rozliczeniach podatkowych rodzą zawsze odpowiedzialność karno-skarbową. Ale w tej sprawie była jeszcze jedna bardzo ważna informacja, bo ten przedsiębiorca chciał powiedzieć, ja nic nie wiem, ja się nie dotykam, jestem prezesem spółki, ale wszystko zleciłem do biura rachunkowego. I ten sąd powiedział to, o czym ja Państwu mówię od cały czas, że nawet jeżeli ja zlecę czynności głównemu księgowemu, dyrektorowi finansowemu, nawet jeżeli ja zlecę czynności do biura rachunkowego, to ze mnie jako z przedsiębiorcy, jako z prezesa spółki nie zdejmuje to ewentualnych ryzyk i odpowiedzialności karno-skarbowej. Pamiętajmy o tym, że to my jako zarządy spółek jesteśmy odpowiedzialni za rozliczenia podatkowe finansowe. I ten wyrok to potwierdził. Kara została nałożona na prezesa, mimo że prezes korzystał z biura, z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Więc tutaj bardzo wyraźnie chciałem podkreślić, nie można wszystkiego zrzucać na biuro i nie można myśleć, że ta odpowiedzialność z nas ucieknie. Kolejne kwestie dotyczące kontroli postępowań. Trafiły do Sejmu przepisy o przedawnieniach. Ja o tym bardzo dużo już pisałem swego czasu, chciałem powiedzieć tylko tyle. Ministerstwo Finansów pod przykrywką walki z COVID-em i w ogóle pod przykrywką COVID-u wprowadza, drodzy Państwo, przepisy, zgodnie z którymi karalność i kary za przestępstwa i przestępstwa skarbowe nie będą ulegały przedawnieniu.
Na razie nie będą ulegały przedawnieniu na czas pandemii 6 miesięcy po jej zakończeniu, ale później zobaczymy. Jest to bardzo negatywna tendencja, tendencja, która daje organom podatkowym dłuższy czas za ściganie nas za przestępstwa skarbowe. Moim zdaniem zaburza podstawowe instytucje prawa karnego, zaburza pewność tego prawa, które mówi o tym, że przedawnienie ma chronić przede wszystkim sprawcę, który no po jakimś czasie nie może już zostać ukarany. Bardzo zła tendencja, majstrowanie przy przepisach o przedawnieniu przestępstw karnych może mieć, drodzy Państwo, bardzo daleko idące skutki. Ja mogę tylko podać przykład, jaki sobie wyobrażam. Wyobrażam sobie, że w jakimś kraju X, przypadkowym kraju X, gdzie są podobne regulacje jak w Polsce, jest jakiś człowiek, który jest dyktatorem tego kraju i on stwierdza, że on popełnił czyn zabroniony, ale jednocześnie wprowadzi za chwilę ustawę, która stwierdza, że on się po godzinie przedawnia. I ta ustawa zostanie przeprocesowana przez cały proces legislacyjny, co nie jest problemem, i za godzinę jego czyn będzie przedawniony i już mu się nic złego nie stanie. Nie majstrujmy przy przedawnieniu. Oczywiście to jest hipotetyczna sytuacja w jakiejś bananowej republice, natomiast nie majstrujmy przy przedawnieniach. A teraz nasze niestety organy podatkowe, Ministerstwo Finansów postanowiło przy tych przedawnieniach majstrować. Zła wiadomość. Dalej, kolejna rzecz o kontrolach. Przypominam wszystkim, tylko to już mówiłem, od 1 maja wchodzą nowe przepisy kodeksu karnego skarbowego, zwiększają się kary w kodeksie karnym skarbowym, takim kluczowym dla nas wszystkich, bo to nas dotyka na takim tym podstawowym etapie, kluczowym elementem tych zmian jest wprowadzenie nowych kar, nowej wysokości kar za wykroczenia karno-skarbowe. Przypominam, dzisiaj to kara, ten mandat może być do 5600 zł, a będzie do 14 tysięcy. Postępowań jest masa cała tych kar skarbowych w Polsce, więc zwracam uwagę, kary mogą być wyższe. Więc jeszcze raz, compliance podatkowy, sprawdzanie, weryfikowanie, pilnowanie wszystkiego, żeby broń Boże te kary takie duże na nas nie były nakładane. A propos postępowań i KKS-u, jeszcze bardzo fajny wyrok w USA w Krakowie został wydany. W USA w Krakowie stwierdził, że organy podatkowe nie mogą i nie mają prawa sztucznie wszczynać KKS-u tylko po to, żeby zawiesić bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego. To jest klasyczne stanowisko organów, kiedy one wszczynają kontrolę, zbliża się przedawnienie, czy już nic nie będą mogły zrobić, więc co, wszczynają KKS i ten KKS przerywa bieg przedawnienia. I tu w USA w Krakowie powiedział, sztuczne wszczynanie KKS-u, jeżeli nic się poza tym nie dzieje, a jest wszczęty tylko dlatego, żeby przerwać bieg przedawnienia, jest nieuprawnione, organy nie możecie tak robić. I ja się tutaj z WSA w Krakowie zgadzam. Co dalej? Drodzy Państwo, takie dodatkowe jeszcze tematy. Pierwsza rzecz, temat, którym ostatnio nagrywałem wczoraj, więc ja chciałem tylko dzisiaj o nim zasugerować. Chciałbym podkreślić wszystkim, w szczególności pewnie część osób nas ogląda z biur rachunkowych. Chciałbym zwrócić uwagę, że jest problem z pełnomocnictwami ogólnymi w sprawach podatkowych. Problem polega na tym, że jeżeli ktoś mi udzieli pełnomocnictwa ogólnego, to pełnomocnictwo zostanie zgłoszone do tego centralnego rejestru pełnomocnictw ogólnych, to później ja go nie mogę wypowiedzieć. Dlaczego? Bo złożenie takiej informacji o wypowiedzeniu może dokonać tylko mocodawca. Więc jeżeli ja jako biuro rachunkowe mam pełnomocnictwo ogólne, pokłócę się z mocodawcą albo nie wiem, gdzie on jest i on nie złoży zawiadomienia, ja będę chciał to zrobić, mi tego zrobić nie pozwolą, ja do końca życia będę takim pełnomocnikiem. Więcej w moim nagraniu na YouTubie, ale zwracam uwagę, problem z pełnomocnictwami ogólnymi jest. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, e-urząd, nowa usługa, w e-urzędzie możemy podejrzeć nasze kwoty, czy wnioski, kwoty zwrotu VAT-u i PIT-u. To tak informacyjnie. Kolejna taka krótka informacja, mikrorachunek. Na mikrorachunek też ministerstwo powiedziało, płacimy nie tylko VAT, CIT, PIT, ale płacimy też daninę solidarnościową, podatek od małpek cukrowy, czy podatek sprzedaży detalicznej. Więc rozszerza nam się cały czas katalog podatków, które będziemy na mikrorachunek płacić. No, co jeszcze? Kwota wolna od podatku to jedno słowo tylko. Czekamy na nowy ład. Ja też oczekuję na niego bardzo. W kwietniu w nowym ładzie nie pojawiło się nic. Dwie wypowiedzi prasowe. Jedna wypowiedź prasowa, której powiedział minister Kościński, że pewnie 30 tysięcy będzie kwota wolna od podatku. Druga, w której poseł Buda powiedział, że to nie będzie 30, tylko 10 albo 20, więc w sumie nic nie wiemy. Drodzy Państwo, chciałbym bardzo już o tym nowym ładzie powiedzieć. Nie mogę się doczekać, co tam się wydarzy. Natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze nic nie wiemy, także czekamy z utęsknieniem. Na koniec jeszcze tylko krótko, fundacje rodzinne, o tym też temacie już wspominałem, troszeczkę więcej wiemy. Jeszcze raz przypominam, bardzo ciekawe rozwiązanie wszystkim, którzy
planują, zastanawiają się nad sukcesją, mają swoje biznesy, chcieliby to jakoś unormować, żeby łatwo przeszło to na naszych, powiedziałbym, spadkobierców, żeby ta kontynuacja działalności była. Fundacja Rodzinna jest świetnym rozwiązaniem. Fundacja Rodzinna natomiast ma też swoje problemy podatkowe. W skrócie będzie sytuacja z tą Fundacją Rodzinną wyglądała tak, że ja będę wnosił majątek do Fundacji Rodzinnej, wniesienie tego majątku, udziałów, akcji, nieruchomości nie będzie opodatkowane, a opodatkowane będą tylko zyski tej fundacji, takie jak zyski z dywidend czy zyski z tych nieruchomości. I to będzie opodatkowane podatkiem dochodowym. Wypłaty z tej fundacji na rzecz beneficjentów, czyli na rzecz fundatora, jego najbliższej rodziny, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ale będą możliwe zwolnienia, pozostali będą opodatkowani podatkiem od spadków i darowizn bez możliwości skorzystania z takiegoż zwolnienia. Natomiast samo opodatkowanie dywidend dochodów z nieruchomości czy innych dochodów fundacji, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ale ma te dochody bierne, no może spowodować to, że będzie podwójne, a nawet potrójne opodatkowanie, na przykład przy dywidendach, gdzie nie będzie możliwości skorzystania ze zwolnienia. Więc ja a propos fundacji rodzinnej dalej jestem fanem tego pomysłu, dalej pochwalam i uważam, że to jest super rozwiązanie, ale dalej chciałbym zwrócić Państwu bardzo wyraźnie uwagę, że już zaczyna majdrować tak w przepisach podatkowych, żeby zrobić to samo, co z innymi regulacjami, a mianowicie, żeby wprowadzić przepisy, które są fajne, ale tak obudowane, tak opodatkowane, że nikomu się nie opłacą. I na sam koniec, nawiązując do tego tematu, o przepisach, które są fajne, a zostały zniszczone, chciałem powiedzieć o estońskim CIT-cie. Ministerstwo Finansów opublikowało statystyki podatników, którzy skorzystali z estońskiego CIT-u i uwaga, mamy hicior. Na 200 tysięcy podmiotów, które Ministerstwo Finansów szacowało, że będzie korzystało z estońskiego CIT-u, z estońskiego CIT-u skorzystało 337 podmiotów, więc skorzystało niecałe 0,2% podmiotów, które były do tego uprawnione. Skandaliczna wartość, to pokazuje, jak regulacja została dobra regulacja, oparta o rozwiązania estońskie. Fajny estoński CIT został zniszczony przez biurokrację, zniszczony przez tak naprawdę takie konstrukcje przepisów, że po pierwsze nikt tego nie rozumie, po drugie wcale to nie jest korzystne, a po trzecie to tak naprawdę rozliczeniowo może być gorzej niż mamy teraz. Więc Ministerstwo Finansów gratuluje sukcesów z estońskim CIT-em, polecamy się jeszcze więcej takich regulacji, prosimy wprowadzać, na pewno życie przedsiębiorców to uprości. Tyle, drodzy Państwo, tym miłym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie podatkowego podsumowania tygodnia za kwiecień. Jeszcze raz zapraszam wszystkich serdecznie. Za chwilę widzimy się na Facebooku, na live'ie. Już będę odpowiadał na Wasze pytania. Mam nadzieję, że po tej całej tyradzie, którą tu wygłosiłem o tych podatkach, o tym kwietniu, trochę tych pytań, wątpliwości, dyskusji się pojawi. Jeżeli nie, to ja jakieś tematy postaram się sam z siebie również w tym zakresie podrzucić. Zapraszam Państwa również bardzo serdecznie. Po pierwsze, do polubienia moich profili w social mediach, na YouTubie, na Facebooku. Po drugie, zapraszam Państwa na szkolenia, webinary organizowane przez Akademię LTCA. Dzisiaj sporo o nich mówiłem w różnych tematach, także dużo fajnych wydarzeń na maj planujemy, także będzie nam bardzo miło, jak będziemy mogli Państwa gościć. A wszystkich, którzy nie chcą jednego robić, nie chcą mnie lajkować, nie chcą oglądać webinarów, ja się nie gniewam. Zapraszam wszystkich za miesiąc na kolejne podsumowanie miesiąca. Tym razem będzie to niespodzianka maj 2021. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.